Witam. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego Sasuke jest Sakurą. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, że sam Sasuke stwierdził, że Sakura jest wkurzająca. Próbował ją zabić i wygląda na to, że wcale jej nie kocha. W drugą stronę działa to nieco inaczej. Sakura zawsze go kochała, latała za nim krok w krok i ciągle o nim gadała, nie wiedząc tak naprawdę czemu. Podstawą tej miłości jest chyba to, że wszyscy się w nim podkochiwali. Trochę to głupie. Prawdopodobnie Kishimoto nie wiedział, kogo z kim połączyć, a stwierdził, że każdy musi mieć swoją połówkę, nawet Sasuke, który nie pasuje do tej roli totalnie. Drugą teorią dotyczącą ich związku to nadzwyczajnie spełnienie mokrych snów fanów snujących przed faktem dokonanym tego, czy Sakura powinna być Sasuke czy nie. Dobrze pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, gdy wpisało się w Google grafika Sasuke i Sakura, wyskakiwały grafiki mocno nafaszerowane erotyzmem. Kolejnym i według mnie najbardziej prawdopodobnym wyborem takiej kolei rzeczy jest to, że Sasuke chciał po prostu odbudować swój klan, więc musiał kogoś mieć, bo przecież sam sobie go nie odbuduje, a nie miał co liczyć na inną osobę jak Sakura. Reszta pamięta jego występki i raczej nie do końca mu ufa, a Sakura jest ślepa i głupia, co Sasuke mógł wykorzystać. Moim zdaniem Sasuke mógł wybrać lepiej, bo przecież jest jeszcze Karin, ładniejsza, silniejsza, a z genami Uzumaki i ich witalnością wręcz byłaby idealnym połączeniem do odbudowy klanu. Nic tylko się mnożyć. Nie do końca toleruję wybór twórców co do takiego połączenia. Wydaje się strasznie sztuczne i wręcz niepotrzebne. Dodatkowo wygląda to, jakby Sasuke był przymuszony do tego całego związku, gdy na jednym ekranie widać ich razem. A co wy o tym sądzicie? Jak myślicie, kto lepiej by pasował do Sasuke? Może macie inne pomysły? Zapraszam do komentarzy. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!